bardzo serdecznie na bardzo ważnej szkolnej uroczystości. Wszystkim Państwu, którzy zaszczyciliście nas dzisiaj swoją obecnością, za to bardzo, bardzo serdecznie już w tym momencie dziękuję. Chcę powitać na tej sali dwa organy, które prowadzą szkołę. Organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego. Organ prowadzący szkołę prezentuje dziś, reprezentuje burmistrz miasta Iławy Dawid Kopaczewski. Witam serdecznie. Wiceburmistrz miasta Iławy pani Dorota Kamińska. Witam serdecznie. Przewodniczący Rady Miasta Iławy pan Michał Młotek i wszyscy radni, których gorąco witam na sali. Organ nadzoru pedagogicznego reprezentuje dzisiaj dyrektor Wydziału Administracyjno-Prawnego Kuratorium Oświaty w Olsztynie, pani Mirosława Grala-Kaperzyńska. W 1945 roku nastąpiło uruchomienie Szkoły Powszechnej nr 1 w Iławie, ale nie w tym miejscu, przy ulicy Narutowicza 2. Dwa miesiące później dopiero został oczyszczony ten budynek ze spraw wojennych i został udostępniony na szkołę. I od tej pory w tym budynku właściwie szkoła była zawsze, ale pełniła najróżniejsze funkcje. Była też szkołą zbiorczą, była szkołą gminną, z której filiami były szkoły w Gałdowie, w Gardzieniu, w Kamieniu, w Karasiu, w Lasecznie, w Ławicach, w Nowej Wsi, w Siemianach, w Stradomnie, w Wikielcu i Ząbrowie. Później był tu zespół szkół, w skład którego wchodziła szkoła podstawowa i gimnazjum. Później usamodzielniło się gimnazjum. Obecnie mamy szkołę podstawową, w której skład wchodzą ostatnie klasy gimnazjum. Odwołam się tutaj do stwierdzenia przywoływanego w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości słów marszałka Józefa Piłsudskiego. Powiedział: sztandar to rzecz dziwna, zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość wiadomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów. Przypomina ona dni jego chwały i sławy, jak również jego bólów i niepowodzeń. Co więc decyduje o tym, że sztandar jest czymś wyjątkowym i szczególnym? Sztandar zawsze reprezentuje, symbolizuje konkretne wartości. Szanowni Państwo, uchwała nr 2/18/2018 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Iławie. Na podstawie odpowiednich przepisów Rada Miejska w Iławie uchwaliła, co następuje. Paragraf pierwszy. Nadaje się Szkole Podstawowej nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Iławie sztandar. Dziękując serdecznie za ten dar, który burmistrz i władze miasta nam przekazują. Zapewniam, że będziemy na ten sztandar pracować z wartościami, które dla naszych młodych uczniów będą symbolem tego, co sztandar niesie. Symbolicznie wdrażanym w wasze życie. Z drugiej strony sztandar ma orła.
symbol naszej ojczyzny. Pamiętajcie, że wszystkie działania, które podejmujecie wobec sztandaru, przy sztandarze, są dla naszej ojczyzny. Przyjmujemy sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować Szkołę Podstawową nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Iławie. Spocznij. Proszę. Do ślubowania. Baczność. My, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Iławie, będziemy służyć Ojczyźnie naszej, Rzeczpospolitej Polskiej, rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem. Dbać o dobre imię szkoły, szanować nauczycieli i wychowawców oraz pracowników szkoły. Solidnie wypełniać obowiązki ucznia.